Witajcie, nazywam się Łukasz, prowadzę grupę wędzarniczą Bractwo UK. Prowadziłem catering White Eagle Smokehouse. Niestety ze względów zdrowotnych catering musiałem zamknąć, no ale to tak czasem w życiu bywa. Bawię się po prostu w przyrządzanie różnych wędlin. Teraz robię tego dużo mniej, także i rzadziej są nagrania. Za to, co Was bardzo przepraszam. Dziś chciałem zobaczyć, bo miałem przerwę, jak te moje nogi wyglądają. Chciałem je obmyć winegrę, obsuszyć i zapakować próżniowo. I zobaczymy, jak one teraz wyglądają. Czekajcie, tak zerknę tylko, czy się ładnie nagrywa. Ładnie się nagrywa. Zaraz wracam, biorę pierwszą nogę. A czy jedyną już nogę, bo jedna poszła do kolegi. Zobaczcie, noga wygląda tak. Ona tutaj już sporo straciła. Powinna się teraz wyrównać. Ja ją teraz ładnie wezmę i obmyję. I wyląduję w próżni. Umyję sobie ręce. Nie używam rękawiczek, bo nie potrzebuję. Nie robię przy taśmie produkcyjnej, więc nie potrzebuję ogólnie tak obmywać rąk. Znaczy rękawiczek nie muszę mieć. Szukam tutaj tacki jakiejś takiej fajnej. Dobra, tanie. A i tutaj mam teraz ten pomieszany, widzę. No jest tutaj. No chodź tutaj. O. Użyję tej tacki. O. I obmyję. Trochę hałasu, bo nie przygotowałem się wcześniej jakoś specjalnie. Mam tutaj pędzelek. Weźmy sobie do miseczki, nalejmy winegrę. To jest ocet winny. Tak mi doradzono. Muszę to obmyć. Ciekawe, jak będzie mi się to myło. Tutaj teraz. Miałem to zrobić wcześniej, ale miałem w domu całą rodzinę. Okres świąteczny, cały czas byli w domu, a to wiecie, z dojrzewalni, widać tutaj w ogóle to? Z dojrzewalni jest ten specyficzny zapach, a że mam ją w domu, to tak często nie otwieram. Moja żona bardzo źle znosi ten zapach. Chyba ogólnie kobiety źle znoszą, nie? Ten zapach z dojrzewalni. Zapach czekolady dla nich bardziej stworzony jest. O, chyba tutaj trochę będę to musiał. Widzę, że trochę mi to zejdzie. Noga trochę za dużo straciła na wadze. Zmieniły się warunki w domu, bo zacząłem ogrzewać i trochę miałem za duże widełki ustawione po prostu na termometrze, na alarmie i mi nie zareagował odpowiednio, jak powinien. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie ma chyba sensu pokazywać Wam całości, więc się połączę
jak ją już umyję. Ale się gęste zrobiło. Powiem wam, że się gęste zrobiło. Doleję tutaj trochę. Chyba bym musiał zaraz to wylać i świeżego nalać. Skończę sobie szopkę, prąd w tej szopce i wyniosę lodówkę do szopki, dojrzewalnię do szopki. Będę wtedy bez problemu do niej zajrzeć, bez denerwowania rodziny, że tak powiem. Chyba za mało tego octu, żebym kupił. Że tak strasznie marzę. Powiem wam, że jestem w szoku. Ale zaczyna już ładnie wyglądać to tutaj, z tej strony bynajmniej. Pewnie musi trochę namoczyć. Weźmy to, opukajmy. Mam jeszcze jedną butelkę, jakby co. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Do dołu. O! Zaczyna to jako tako wyglądać, ale tutaj jeszcze widzę, trzeba poszorować. Thank you.
polewam wodą, bo widzę, że się tego będzie więcej. Myślałem, że to prościej pójdzie, powiem wam tak szczerze. Ale widzę, że nie. Że to tak prosto nie pójdzie. Widzę, że to tak prosto nie pójdzie. Zużyję tą jeszcze jedną butelkę, na to wychodzi. Nie wiem, czy mi starczy pamięci na aparacie, żeby to nagrać. Mam nadzieję, że starczy. O, tutaj już tak ten, jakby to już zmyte było, już tak nie brudzi, został jeszcze ta część została. Projekt fajny, dzięki Mariuszowi, bo przywiózł dwa uda z jelenia, z Daniela. Koziołek, taki dwuroczny chyba, z tego co myśliwy mówił. Ocet winny. No, ale bym tutaj do wycierania lodówki, bo chlapie. Że mi się komoc nie skończyła operacyjna, że mnie zaraz nerki nie rozbolały. Albo się palce nie zblokowały w stawach. Bo kurde, nie skończę dzisiaj. Tak to u mnie wygląda, że zacznę coś robić, trochę się pokręcę, powyginam i po robocie. Dlatego musiałem zrezygnować z cateringu, bo nie było opcji. Nagle musiałem zmienić mieszkanie. Właściciel się nie zgodził na catering w domu. Musiałbym wynająć lokal. A jak wynająłbym lokal, to musiał mieć, wiecie, więcej przerobu.
I to się tak koło się zamyka, bo ja nie dam rady. A akurat, jak to się mówi, masarstwo nie jest tym, co członkowie rodziny chcieliby robić. No i tak to wychodzi. No ale na szczęście mam kilka pasji, nie tylko wędzenie. Mam też fotografię, prowadzenie kanału na YouTube. Wildlife, fotografia, wildlife. Wildlife się zainteresowałem, żeby chodzić, żeby mieć być aktywnym. Fotografuję też ludzi, mam ze 3 kanały ogólnie. Razem z tym do ogarnięcia i mało czasu, znaczy mówię, i za mało zdrowia, żeby to robić intensywnie. O, zaczyna to ładnie wyglądać. Powieszę potem tutaj to nad zlewem, żeby obciekło. Zaczyna to wyglądać w miarę, zobaczcie. Położę to tutaj tak, myję te 2 rzeczy i wezmę 2 butelkę. A nie zamknę drzwi do szafki. Może los mnie ze zdrowiem nie oszczędzał, ale mam wspaniałą rodzinę za to i wolę tak na przykład trochę chorować, a mieć wspaniałą rodzinę. Czekajcie, zobaczę, czy się nagrywa. A tam się nagrywa, ok, bo tu mi problem wyskoczył. Tu mam 2 butelkę. Muszę ją tylko otworzyć. Ej, no daj. Czekajcie, zerknę tylko, czy się nagrywa na kamerze. Żeby miał pewność i tak, nagrywa się. Raz, dźwięk jest w porządku, jest. Ok, dźwięk się bierze i nagrywa. O, zaczyna to wyglądać. O. Próbowaliśmy, ostatnio macie nagranie, jak próbujemy te nogi. Mariusz przyjechał, je dokroiliśmy tutaj na miejscu. Przez małe niedopatrzenie skóra się trochę zeschła, że tak powiem, bo nagle przez ogrzewanie spadła mi wilgotność za bardzo i podsuszyło tą skórę. A byłem w Polsce w międzyczasie i to tak właśnie wygląda. Tu mówię, jak nie ma gospodarza, to myszy harcują. No. Już tutaj jest ładnie. Już to ładnie obmyta, już jest ładnie. Ładnie to wygląda. Będzie musiała obeschnąć i zapakuję próżniowo i włożę do lodówki. Za parę miesięcy będę ją próbował. Pozdrawiam Magdę, która zrobiła udo jagnięce według mojego przepisu, który dostałem z Chorwacji. Mój przepis, który dostałem z Chorwacji. No ja go trochę tutaj dopracowałem do naszych tutaj realiów. No tutaj powiedzmy pierwszy zrobiłem taką nogę.
więc można powiedzieć, że mój przepis. Znaczy, zrobiła według moich wytycznych. Także na grupie Wędzenicze Bractwo znajdziecie informacje na ten temat. No, elegancko. Tutaj. Teraz to myjemy tu. Powiem wam, że dojrzewalnia to nie przelewki. Jak się otworzy, to to strasznie daje starymi skarpetami. Robienie tego w kuchni, z lodówki i umieszczenie w kuchni, to na własne ryzyko robicie. U mnie żona po prostu tego nie znosi. A że happy wife, happy life, to miałem utrudnione zaglądanie. Tym bardziej, że często potrzebowałem pomocy, a że choruję, to musiała mi pomagać. A ten zapach po prostu sprawiał, że miała taki, wiecie, nieciekawy odruch. Okej, jeszcze raz opłukam tą miskę, znaczy tą tackę z tym wodą. Nudne nagranie, no ale co poradzę. Ja nie lubię takich skrótów, lubię pokazać od początku do końca, jak robione jest. Się nie wstydzę, że się pomylę. Co do rękawiczek. Ludzie naczytają się o produkcji przemysłowej, a tam jak są ludzie przy linkach, przy produkcji, nie mają kranu pod ręką i tam bezpiecznie jest. Jak zmieniają co trochę rękawiczki. Ktoś jak robi w domu, to nie musi tych rękawiczek nosić, bo co trochę myje ręce. Więc. A badania ostatnio jakoś gdzieś tam pokazały. Mówiła mi znajoma z branży takiej, że pokazały badania, że osoby, co nie noszą rękawiczek, częściej myją ręce niż osoby w rękawiczkach zmieniają rękawiczki. I tam, gdzie ma to sens, jak produkcja przemysłowa, gdzie jesteście przy lince i nie możecie sobie co trochę umyć rąk, to ma sens. Poza tym rękawiczki nie są w jakimś sterylnym miejscu przechowywane cały czas. Kto robił na magazynie, ten wie, jak tam potrafi to wyglądać. Jak to się mówi. Gryzonie, nie gryzonie. Taka ślepa wiara. W rękawiczki. No i tutaj macie też ślepa wiara w Pekrosu. To jest na zwykłej soli robione. Ma 9 miesięcy czy 10. W temperaturze około 12 stopni. Tak to bierze i wygląda. Pamiętajcie, że z żywnością jest tak, że jak nie jesteśmy pewni, czy jest dobre, wyrzućmy, bo od tego może zależeć życie naszych najbliższych. Jadki ubasiany jest bardzo, bardzo trujący. Wszędzie trzeba zachować ostrożność. No, już to zobaczcie. Wygląda już to super. Chyba mogę skończyć to mycie. I to powiesić, niech obeschnie. Mam tu jakiegoś haka? Nie, nie mam tu. Będę musiał sięgnąć. No dobra. Macie nagrania po kolei, za głośno powiedziałem, macie nagrania po kolei, to już jest chyba 7 nagrań, jak robiłem tę nogę,
każdymi etapami. To chyba tyle. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Zobaczcie, tak to bierze i wygląda. Musi teraz obcieknąć. Ładnie. O, skóra się zrobiła mniej sucha. Znaczy taka, wiecie, w dotyku była taka plastikowa. No dobrze to. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam Was na grupę Wędzarnicze Bractwo UK na Facebooku, tam rzucę zdjęcia tej nogi za parę dni, jak obecnie ją zapakuję próżniowo i zrobimy jeszcze jedno nagranie z tą nogą za 2 miesiące około, jak ją będę degustował. Być może. Tak to mniej więcej wygląda. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszam Was też na inne, może moje kanały, jak ktoś lubi zdjęcia pooglądać przyrody, to Wildlife Super Photocam i Super Photocam na IT, no i na Instagramie i na Facebooku. To tak przy okazji, ale nie musicie tam wchodzić. Tutaj są pasjonaci wędzarnictwa. Ale tak Wam mówię, to troszkę, żeby się wytłumaczyć, czemu jest mniej nagrywane. No i pokazać, że nie leniuchuję też tak bardzo, jak to się mówi. Staram się być aktywny. Do zobaczenia. A, zapomniałbym. Znowu pewnie głos przesterowałem. Wszystkiego najlepszego w nowym roku Wam życzę. Dużo radości, szczęścia, pozytywnego myślenia i tego, byście umieli się cieszyć z małych rzeczy. Bo jak będziecie umieli się cieszyć z małych rzeczy, to tym bardziej z dużych. No, to tyle w sumie. Cześć. No, i mam to nagrane. Haka, gdzie są haki? Tu, 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 tu. Gdzie są kurna haki? Gdzie jest skrzynka z hakami? Zgubiłem duże pudło z hakami. Ja to jednak potrafię. Tu, 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 tu. Ja to jednak potrafię zgubić rzeczy. Gdzie oni to wzięli? Where? Amba Fatima. Były haki i nie ma. Nie wierzę, że je gdzieś tutaj zmieścili. Tak, zmieścili je tutaj. No popatrz. W sumie to użyję tego, co miałem w tym. No przecież miałem w tym haka. No właśnie tam. Jak oni to tutaj zmieścili? Ej, no właśnie tam. Kuźwa mać.
Panie Boże, że tak powiem, widzisz i nie gzmisz. No. A gdzie są sitka? Nie wiem, gdzie je teraz jebam. Dobra, ciul z tym. Otwórzmy tą. Dobra, powiesimy. Dobra, powiesimy tak na haku. Niech obeschnie. Teraz muszę to tutaj posprzątać, bo mnie żona zabije. A nie ma co denerwować żony. Śmieci. I teraz to ładnie umyję gąbeczką. Gdzie ja mam te psichacze, wiecie co? Ja wiem ten. Nie wiem, co się dzieje w kuchni ogólnie, na to wychodzi. Przyjdzie żona, to będę musiał wziąć. Się zapytać, gdzie te są środki. Na razie przetrę to wodą. I wytrę szmatką. Do sucha. A potem jak żona przyjdzie, to powiedzą, bo naprawdę nie wiem. Gdzie się to podziało? To też do wyrzucenia. Okej. O. A już się drugi raz z wami żegnałem. Teraz się żegnam naprawdę. Trzymajcie się ciepło. Raz. Witajcie, mamy kolejny dzień. I tutaj mamy nawet taką ładną karczek. To za słabo go związałem i dostało się powietrze. Po prostu jak on był zawijany, to się zawinął tak, że tam była szczelina. I tutaj po prostu pleś, która wchodziła wszędzie tutaj, w dojrzewaniu, weszła też w tą szczelinę i tu w środku była po prostu. Stąd była też dziurka na zdjęciach na wędzarnicze Bractwo UK, widzicie na grupie. I to było tylko z tej części, druga część karczka była idealna. Tutaj to tak się wystąpiło na tym kawałku. Niestety drugiej części nie mam, bo jak obmyłem i wziąłem do suszania, jak zaniosłem kamerę, to jak wróciłem, jedna część magicznie zniknęła. Dział utylizacji miał wymowną minę, była szybsza,
dział utylizacji był szybszy, więc został mi tylko ten kawałek. Ogólnie kroiłem na plasterki, zdjęcia Wam podlinkuję. Zobaczycie, też fajnie wyszła. Zapakuję to próżniowo, żeby bardziej nie obsychało. Tutaj mam moją tą, no, bum, 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 grzewarkę. Na jej temat materiały są na kanale, możecie zobaczyć. Ona jest bardzo fajna, nie jest tania, ale jest bardzo fajna. Nie jest też idealna, bo żadna nie jest idealna. Vacuum and seal, ok. Ona ma możliwość marynatę, czyli że marynujemy. Wtedy 6 razy wciąga z mniejszą siłą, z przerwami, żeby ta marynata spłynęła w dół. Żeby marynata spłynęła w dół i ona jest celowo wyższa. Wyżej zrobiona, że jak położycie, to ten worek jest tak zagięty, żeby ta marynata miała trudniej tam dojść. Więc Wam też podlinkuję materiał gdzieś tutaj do tej recenzji, jak była nowa. Bardzo fajna jest. A teraz na dzieło dnia. Ja sobie tutaj przygotuję już worek. A, ten cały pójdzie. Ten cały worek pójdzie. Z jednej strony już go zgrzeję. Mam nadzieję, że starczy. Przyjmieszmy. Starczy. Ok. Więc tylko manual seal. Zgrzej. Nią to tak, wiecie, z 5-6 razy pod rząd zgrzejecie i ona da rady taką ilość, potem będzie może zacząć protestować. Jak wiecie, macie przygotowane tylko raz, dwa, trzy. Tak to będzie wyglądało. Ta moja noga wygląda tak po umyciu. O. Ja ją teraz zapakuję próżniowo i poleży kilka miesięcy na odpowiedni dzień. O, idealnie. Bożeż, mordę. Muszę tak przytrzymać. Ręcznie będę wyciągał powietrze dla pewności. Bo mogę ręcznie dla pewności, że wszystko jest wyciągnięte. To jest spory worek. Czekam, daję chwilę odpocząć jeszcze. Ok, i zgrzejemy. Wygląda zacnie. Przestanie denerwować moją żonę zapachem. Elegancko. Patrz. Pięknie zapakowana i teraz dojdzie do siebie, ona się wyrówna, bo jak mówiłem, ostatnio mi za mocno obeschła z zewnątrz, bo się warunki zmieniły przez moje niedopatrzenie w dojrzewalni. Lekcja na przyszłość. To tak to bierze i wygląda. Także do usłyszenia. To było 10 miesięcy pracy. Poczekam jeszcze z 2 miesiące i jak będę degustował, to Wam nagram. Nie bójcie się. Jak wygląda w środku, to macie na nagraniu wcześniejszym, na odcinku 7. Chyba tak, na odcinku 7 był u mnie Mariusz i kroiliśmy tą nogę, która szła dla niego. Także do zobaczenia.
No, nagrania telefonem były, no ale nie można mieć wszystkiego. Był czas przed świętami. Busy wszyscy byli. Nie było czasu się rozkładać. Dobra, to cześć. Trzymajcie się.